Hej. Dzisiaj opowiem wam trochę o moim ostatnim wypadzie w góry, podczas którego udało mi się jednego dnia sfotografować dwa najrzadsze dzięcioły zamieszkujące Polskę. A w dalszej części odcinka opowiem o pięciu błędach, które udało mi się wyselekcjonować spośród błędów, które ja popełniam najczęściej, i uznałem, że z jednej strony będzie to fajna przypominajka dla mnie, żeby tych błędów unikać, a z drugiej strony może komuś z Was przyda się taka rozpiska pięciu rzeczy, które w praktyce zdarzają się najczęściej, a nie powinny, i wyeliminowanie tych błędów będzie miało z pewnością korzystny wpływ na Wasze fotografie w przyszłości. Zapraszam. Parę dni temu wybrałem się na poszukiwania suweczki. Taki jest plan na ten rok. Już wielokrotnie w tych filmach wspominałem, że będę szukał w tym roku różnych gatunków sów. I o dziwo udało mi się słóweczkę znaleźć, ale nie wróciłem tym razem ze zdjęciami, dlatego że ona jest bardzo mała, drobna i pomimo tego, że słyszałem ją i ona siadała dosłownie z 5-10 metrów ode mnie, nie udało mi się je sfotografować, bo nie umiałem jej po prostu wypatrzeć. Po rozmowie ze znajomymi podrzucono mi taki pomysł, że prawdopodobnie Byłem w miejscu, gdzie ona miała bardzo wysoko nade mną różne punkty obserwacyjne, bo suweczka tak zazwyczaj się zachowuje, że lubi polować, obserwując najpierw okolice w poszukiwaniu jakichś tam swoich potencjalnych zdobyczy i w tym celu wybiera sobie jak najwyższy, jak najwyżej położony punkt obserwacyjny, z którego ma dobry widok na okolice. I bardzo możliwe, że ja ją słyszałem, Dookoła mnie były góry, więc ten dźwięk, który ona wydawała, rozkładał się troszeczkę. Echo powodowało, czy, czy sama akustyka gór powodowała, że ja nie do końca byłem w stanie z, takim, z taką stuprocentową celnością sprecyzować, z którego miejsca ona, ona do mnie woła. I jest możliwe, że siedziała po prostu maksymalnie nade mną, na czubku, na czubku jakiegoś świerku albo innego drzewa, a mi wydawało się, że jest po prostu gdzieś dookoła. Ja się cały czas rozglądałem, szukałem, a możliwe, że ona była po prostu nade mną. Więc do Słóweczki jeszcze wrócę i będę wracał w tamto miejsce. Aha, jest jeszcze druga opcja, no, że ona po prostu mogła być też przelotem w tamtym miejscu. Niekoniecznie musiała to być Słóweczka, która zamieszkuje tamte okolice, więc możliwe, że miałem po prostu farta ją usłyszeć a kolejnego dnia, kiedy tam wróciłem, już jej po prostu nie było, bo taka sytuacja dokładnie miała miejsce. Wróciłem tam następnego dnia w nadziei, że ją znajdę i tym razem już zlokalizuję, gdzie ona siedzi, ale nie było jej, więc nie słyszałem odgłosów, nie, nie widziałem, żeby mniejsze ptaki się stresowały gdzieś tam, żeby latały w okolicy. Więc bardzo możliwe, że jej już tam nie ma. Ale byłem najbliżej słóweczki spośród wszystkich moich podejść do fotografowania tego gatunku i no podejmę jeszcze jedną próbę, wrócę tam. Zobaczę, czy może po prostu tamtego dnia gdzieś ucichła, a jak będę tam kolejnym razem, to uda mi się ją w końcu sfotografować, a jeżeli nie, no to będę szukał dalej. Za to nagrodą pocieszenia tego właśnie dnia, kiedy nie udało mi się słóweczki sfotografować, ani nawet zobaczyć, kiedy tylko ją słyszałem. Udało mi się sfotografować dwa najrzadsze w Polsce gatunki dzięcioła, czyli tego mojego trójpalczastego, którego mieliście okazję już oglądać na tym kanale kilka razy. To jest ten drugi, nie ten pierwszy, którego tak długo szukałem, tylko drugi, którego znalazłem już mając większą wiedzę na temat tego, jak wyszukiwać tego gatunku. A drugi z tych dzięciołów to dzięcioł białogrzbiety. Białogrzbietego fotografowałem już wcześniej w zimie i mam takie zdjęcie, powiedzmy, pejzażowo-krajobrazowe, gdzie on siedzi sobie oddalony na jakimś tam świerku czy sośnie. Na jakimś iglaku w każdym razie. Nie byłem pewny, czy jest to Białogrzbiety, ale wrzuciłem to zdjęcie do identyfikacji na grupie Identyfikacji Ptaków. Tą grupę Wam serdecznie polecam. Jeżeli nie potraficie, czy aplikacja, z której korzystacie, nie jest w stanie zidentyfikować danego gatunku, to spokojnie możecie uderzać na grupę na Facebooku Identyfikacja Ptaków. Tam jest taka zasada, że wrzuca się zdjęcie, podaje lokalizację, przybliżony czas wykonania zdjęcia, czy przybliżoną nawet lokalizację i przybliżony czas. Tak, obie, obie te cechy nie muszą być jakieś super dokładne i na tej podstawie ludzie identyfikują dany gatunek. Jest to o tyle fajne, że aplikacja korzysta gdzieś tam z algorytmów i musi niektóre cechy widzieć bardziej szczegółowo. Ludzie jednak fachowym wzrokiem potrafią to ocenić dużo lepiej. Tam nie ma żadnych dyskusji, więc nie wchodzimy w na tej grupie w dyskusje, w rozmowy, w różne dywagacje i nie zgadujemy przede wszystkim. Tam ludzie oznaczają gatunek, jeżeli są pewni, że jest to gatunek. Więc identyfikacja ptaków na Facebooku bardzo polecam tą grupę. I ja korzystając właśnie z usług i z uprzejmości osób odwiedzających i komentujących na tej właśnie grupie dowiedziałem się, że dzięcioł, którego sfotografowałem w zimie nie jest tak jak myślałem pierwotnie dzięciołem średnim. Jest to po prostu dzięcioł białogrzbiety. Więc miałem już wcześniej zdjęcie białogrzbietego. To jest drugi po trójpalczastym pod względem rzadkości najrzadszy dzięcioł w Polsce. Ale to zdjęcie nie było jakieś bardzo fajne, dokładne, nie było, wiecie, dostatecznie blisko. Taki fajny krajobraz wyszedł. Fajnie, że w zimie Fajnie, że taka zimowa, mroźna sceneria, ale jednak nie było to dla mnie zdjęcie, którym gdzieś tam mógłbym się pochwalić. A podczas tego wypadu na słóweczkę udało mi się właśnie udoskonalić ujęcia i trójpalczaka, i tego I kilka ujęć z tego wyjścia, z tego wypadu puszczę Wam już teraz, a moje ulubione, jak zwykle ujęcia, które wybrałem, wyselekcjonowałem i nad którymi najdłużej siedziałem w Lightroomie i w Photoshopie, zostawiam na sam koniec odcinka. O trójpalczaku nie będę już Wam opowiadał, opowiem tylko troszeczkę o białogrzbietym. Jeżeli jesteście zainteresowani troszeczkę bardziej tym, jak rozróżniać, jak wygląda, jak zachowuje się dzięcioł trójpalczasty, to gdzieś tutaj w karcie na górze albo w opisie wrzucę Wam link do materiału o tym konkretnie dzięciole. A jeżeli chodzi o nowego na mojej liście białogrzbietego, dzięcioł białogrzbiety z wyglądu przypomina trochę dzięcioła średniego, od którego jest znacznie większy, ale jednocześnie przypomina też dzięcioła dużego, od którego jest tylko trochę większy. Z daleka oglądając je, no myślę, że mają jakieś tam swoje specyficzne zachowania, po których osoby bardziej wprawione w identyfikacji ptaków mogłyby rozróżnić je z daleka. Ja potrzebuję mocno sobie przybliżyć zdjęcie, które wykonałem, żeby upewnić się, czy to rzeczywiście grzbiety, czy może duży, czy może czasami średni, jeżeli widzę go gdzieś tam od tyłu. A i tak nie zawsze jestem w 100% pewny. Więc tutaj to, że mogłem go i nagrać, i on na tyle swobodnie się gdzieś tam przy mnie czuł i poruszał, że. Miałem troszeczkę więcej czasu, możliwość spędzenia większej ilości czasu z tym gatunkiem. Dzięki temu po czasie nabrałem pewności, że właśnie jest to biało-grzbiety, a nie wspomniane wcześniej ten duży i średni. I z pewnością duży wpływ na to, że on tak swobodnie się przy mnie poruszał, było to, że... bo ja nie byłem jakoś za bardzo zakamuflowany, miałem tam oczywiście swoje kamo, rękawice, siedziałem w miarę w bezruchu. Później trochę za nim połaziłem, ale generalnie przez to, że jest wiosna, że on pewnie szukał partnera czy partnerki, to spowodowało, że był trochę bardziej ośmielony. A jeżeli chodzi zaś o Trójpalczaka, to spotkałem po prostu parkę w takim miejscu, w którym już wcześniej widywałem samca. Ostatnio ja go fotografowałem. W, os w ostatnim materiale on był jeszcze sam, nie miał partnerki, teraz już poruszały się we dwójkę, więc zakładam, że będziemy mieli w tamtym rejonie w tym roku lęgi. Standardowo, tak jak zawsze, zdjęcia i jednego i drugiego gatunku będziecie mogli sobie podejrzeć również na samym końcu filmu. I słuchajcie, ja tak po tym wypadzie naktypałem całą masę zdjęć, bo to dwa gatunki wyjście w teren było dosłownie całodniowe od świtu do zmierzchu. Na sam koniec w ogóle była całkiem fajna pogoda, ale nie udało mi się. Był bardzo fajny zachód, super warunek. Zdjęcia, gdyby mi wyszły, byłyby naprawdę rewelacyjne. Ale kurczę pod koniec dnia. No, już troszeczkę byłem też zmęczony, wycieńczony po całym dniu. Nie miałem takiej weny na fotografowanie. Parę zdjęć wam tutaj puszczę takich przy zachodzącym mocno pomarańczowym słońcu. Mogłem to słońce troszeczkę lepiej wykorzystać. I właśnie to, że nie udało mi się tego wykorzystać, a później przeglądając zdjęcia z tego właśnie wyjścia. Zauważyłem parę rzeczy, które powodowały, że ja odrzucam bardzo, bardzo dużą część tych zdjęć. Oczywiście, w fotografii przyrodniczej to jest całkowicie normalne, że wywalamy masę zdjęć, które wcześniej naklepaliśmy, wiecie, w trybie seryjnym. Ale oczywiście można tą ilość zdjęć, które zostawiamy, zminimalizować. I przeglądając te zdjęcia, wyselekcjonowałem sobie pięć takich rzeczy, które najbardziej denerwują mnie w tych zdjęciach nieudanych. I chciałbym je teraz krótko omówić i przedstawić Wam, żebyście może troszeczkę w komentarzach popisali. Jeżeli chodzi o uwagi na temat tego, co mi udało się wydedukować, dajcie znać, czy też zdarzają się wam takie rzeczy, czy nie. A jeżeli są tutaj osoby początkujące, które zaczynają dopiero z fotografią, to myślę, że te pięć rzeczy, jeżeli utrwalą sobie w głowie, to będzie taki dobry start, taki fajny zestaw elementów, których należy się wystrzegać i mieć zawsze w głowie gdzieś tam fotografując, naciskając spust migawki. Oczywiście im częściej będziemy w terenie pamiętać o tych rzeczach, tym później. Częściej naturalnie one będą nam przychodzić i naturalnie będziemy unikać tych błędów. I pierwsza rzecz, która często jest widoczna na moich zdjęciach, które mi się nie podobają, to elementy prześwietlone. Szczególnie fotografując w środku dnia, pomimo tego, że ja zazwyczaj staram się mieć włączony histogram i widzę, kiedy mamy do czynienia z prześwietleniem, kiedy nie, kiedy czasami mamy może za głębokie cienie, które są w pełni czarne, to właśnie ta niepoprawna ekspozycja w prawą stronę histogramu, czyli typowe prześwietlenie, jest o tyle mocno ruinującym nasze zdjęcia elementem, że. Przy większości aparatów fotograficznych, które są dostępne dzisiaj, z których wy i ja korzystamy, dużo ciężej jest wyciągnąć z pełnych bieli niż z pełnych czerni. Czyli zdjęcia, które są prześwietlone, są praktycznie zawsze do kosza, bo te elementy, które mamy właśnie w tym prześwietleniu, są już nie do odzyskania, gdzie dużo łatwiej jest odzyskać z reguły elementy, które są niedoświetlone. I dlaczego mówię o tym jako numer jeden na liście? No dlatego, że Taki dzień jak dzisiaj akurat tego problemu nie ma, bo jest to światło nudne. Mamy ten naturalny dyfuzor w postaci chmur. Światło jest praktycznie równomiernie rozłożone wszędzie, na całej oświetlonej powierzchni. Natomiast w momencie, kiedy fotografujemy w środku dnia, tak jak ja fotografowałem w pełnym słońcu praktycznie te, te dzięcioły, to zdarzały się przebłyski, promienie światła, które na dzięcioła pozostającego częściowo w cieniu padały na przykład na jeden element jego upierzenia. Nie wiem, na czoło, na górę głowy, na plecy, na skrzydło, na ogon. I w tym momencie ekspozycja stawała się nierówna. Ja nie wychwytywałem w wizjerze tego, tego miejsca, które było prześwietlone właśnie przez ten padający mocny promień światła, i dopiero na kąpie w domu okazało się, że dzieńczon na przykład w tym miejscu ma białą łatę, bo zresztą ma upierzenie takie, że częściowo jest pokryte białymi kropkami, jeżeli światło padło bezpośrednio, na tą białą kropkę, a reszta dzieciowa pozostawała w cieniu, no to niestety, ale prześwietlone mieliśmy właśnie to miejsce. I jaki jest sposób, żeby ustrzec się tych prześwietleń na zdjęciu? No przede wszystkim wybierać sobie taką porę dnia, w której te mocne, ostre promienie słoneczne są najmniej widoczne, są najmniej uciążliwe albo po prostu nie występują, czyli całkiem rano albo całkiem wieczorem. Środek dnia, jeżeli nie ma chmur, jeżeli nie ma jakiegoś cienia, jest raczej bardzo ciężką polą do fotografowania, i można sobie w łatwy sposób ułatwić, właśnie zniwelować te, to ryzyko mocnego prześwietlenia, właśnie przez to, że wybierzemy całkiem poranne pory albo całkiem wieczorne. Druga opcja, z której mam nadzieję, że każdy z Was już korzysta, i ona ułatwia sprawę niesamowicie, to wyświetlanie histogramu podczas fotografowania. Aparaty bezlusterkowe mają możliwość wyświetlania histogramu cały czas na podglądzie i wizjerze także. W lustrzankach jest trochę ciężej, bo w większości lustrzanek trzeba było sobie dopiero podejrzeć histogram w momencie przeglądania zdjęcia w trybie play. Na żywo tego histogramu w większości lustrzanek nie można było włączyć, z tego co kojarzy, i jest to małe utrudnienie. Natomiast jeżeli macie taką możliwość korzystajcie z histogramu i pilnujcie, żeby te pagórki wykres histogramu nie dotykał i nie kładł się ani na jego lewej, ani na jego prawej stronie. Jeżeli będziecie chcieli to zrobię osobny odcinek o tym jak korzystać z histogramu, wbrew pozorom nie jest to takie trudne jakby się mogło wydawać, a myślę, że same podstawy jakby czytania histogramu są dosyć przydatne. Drugi element na zdjęciu, który zazwyczaj jest niepożądany i który łatwo można zepsuć, to Dosłownie zepsuta kompozycja. Ja mam coś takiego, że wyczekując czasami po kilka godzin na dany gatunek, aż gdzieś tam przysiądzie na miejscu, które dla niego przygotowałem, albo na którym mam nadzieję, że mi siądzie. Jak tylko on się pojawi, to ja już jak szalony klikam po prostu ten spust migawki, trzymam go i lecę tą serią. Z tej ekscytacji w tym, w, tym, w tym momencie, kiedy gatunek mamy już przed sobą tak bardzo wyczekany, no z reguły łatwo jest zapomnieć o tym, że sam gatunek to nie wszystko, a zdjęcie jako całokształt. To zbiór elementów, które muszą ze sobą współgrać, i jednym z tych elementów, oprócz światła, ostrości, właśnie gatunku i tak dalej, jest po prostu kompozycja. Łatwo zapomnieć o tym, że oprócz robienia zdjęcia, my musimy jeszcze odpowiednio skomponować, wywalić wszystkie niepotrzebne rzeczy z kadru, może troszeczkę odzumować, może troszeczkę, może troszeczkę przybliżyć, jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, oczyścić troszeczkę ten kadr z niepożądanych elementów, może zostawić więcej miejsca przed modelem, za modelem, z góry, z dołu, Pamiętajcie zawsze, żeby myśleć o zdjęciu jako całokształt, a nie tylko o tym, żeby uchwycić tego modela czy ten konkretny gatunek, na który tak długo czekaliście. Bo oczywiście jak dużej satysfakcji nie dawałoby zdjęcie długo wyczekiwanego modela, tak z pewnością myślenie już podczas robienia zdjęcia, już w terenie o tym, jak końcowo wykadrujemy zdjęcie, jak chcemy, żeby ono wyglądało jako całokształt. Przyczyni się do tego, że końcowo ono będzie po prostu ładniejsze i ciekawsze w odbiorze. Kolejna rzecz, chociaż pośrednio powiązana z kompozycją, ale nie sama kompozycja jako całokształt, a dosłownie jeden jej element, czyli coś, co później bardzo ciężko skorygować w postprodukcji. Może nie ciężko, bo oczywiście da się, ale po co dokładać sobie roboty? I to są wszystkie elementy wystające z modela, szczególnie gdzieś tam z bardzo jego charakterystycznych elementów, z dzioba, z głowy. Mówię wystające w cudzysłowie, bo chodzi o rzeczy, które po prostu są za modelem, a nie są dostatecznie daleko, żeby wtopiły się w tło, żeby zostały rozmyte razem z tym trzecim czy czwartym planem za modelem. W lesie bardzo łatwo o takie rzeczy. Puszczę wam tutaj kilka zdjęć, w którym po prostu jest bałagan i bardzo dużo gałązek gdzieś tam znajduje się za moim modelem, za tym dzięciołem. Mógłbym to wszystko pousuwać, ale równie dobrze mógłbym po prostu robiąc zdjęcie zrobić dwa kroki w prawo, dwa kroki w lewo, troszeczkę w dół, troszeczkę w górę. No i sfotografować tego zdjęcioła bez tych przeszkadzajek w tle. I ja oczywiście staram się zawsze o tym pamiętać, ale tak jak mówię, ekscytacja, adrenalina to zawsze robi swoje, a dobrze wiemy, że często mamy dosłownie parę sekund na zrobienie odpowiedniego ujęcia. Więc myślę, że kwestia kadrowania, szukania, niwelowania tego bałaganu za modelem to jest coś co Trzeba sobie cały czas powtarzać, aż w końcu wejdzie nam to w krew na tyle, że będziemy to robić całkowicie bez myślenia o tym. Kolejnym elementem, który w bardzo łatwy sposób może zniszczyć wasze i wielokrotnie w przeszłości niszczy moje zdjęcia, jest trzymanie się niskiego ISO. Dla tego mitycznego niskiego szumu, czy dla zniwelowania szumu na zdjęciu. Niestety, fotografia przyrodnicza to stale, stały brak światła i. My, jako fotografowie, nie możemy bać się podkręcania tego ISO totalnie do maksimum, bo często wybieramy po prostu między zdjęciem ostrym a zdjęciem ciemnym. Pamiętajcie, że skupiając się na tym, żeby zawsze fotografować na jak najniższym ISO, szczególnie jeżeli przechodzicie do fotografii przyrodniczej z innego działu fotografii, np. z portretów czy z fotografii krajobrazowej, no to możecie mieć taką potrzebę trzymania tego ISO jak najwyżej. Natomiast fotografie fotografii przyrodniczej jest to zasadniczy błąd, dlatego że. Różnica między niskim a wysokim ISO to często różnica między zrobieniem zdjęcia, na którym widać modela, a na którym go totalnie nie widać. Pamiętajcie też, że wyciągając z cieni, z ISO, które jest bardzo niskie, ale na przykład w związku z tym, że chcieliście zachować to niskie ISO, no to musieliście troszeczkę obniżyć ekspozycję całego zdjęcia, bo przecież w domu można wyciągnąć to z cieni. Korygując ekspozycję w postprodukcji, nawet ze względnie niskich wartości ISO, podciągając o 1, o 2, o 3 stopnie całą ekspozycję do góry, bo w terenie po prostu robiąc zdjęcie ją zaniżyliście, żeby zachować to niskie ISO. Korygując to w ten sposób w postprodukcji, Wy i tak spowodujecie dużo więcej szumu, niż powstałoby go, gdybyście wykonywali zdjęcie na dużo wyższym ISO, ale poprawnie je naświetlili. O ISO również zrobię osobny odcinek, bo jest to temat rzeka i stąd też nazwa tego kanału. Dlatego pozwoliłem sobie w tych moich pięciu podpunktach zawrzeć tą bardzo istotną dla mnie rzecz. W momencie jak zrozumiałem, że nie trzeba wcale trzymać się, tak jak to niektórzy próbują, się, próbują od lat wmówić fotografom, nie trzeba trzymać się tego niskiego ISO, w tym momencie moja fotografia troszeczkę rzeczywiście zyskała na plus. Ostatnim elementem, piątym już na tej liście, który moim zdaniem bardzo psuje zdjęcie. Jest coś, czego w bardzo prosty sposób można w 90% przypadków uniknąć już w terenie podczas fotografowania. I jest to rzecz, która wydaje mi się najbardziej poprawia zdjęcie, jeżeli ją wyeliminujemy i najbardziej je psuje, jeżeli nie zrobimy tego w odpowiedni sposób. Mowa tutaj o fotografii z perspektywy wzroku ptaka. Jest to bardzo ważne, dlatego że jako odbiorcy i nie tylko my, fotografowie, ale również odbiorcy, którzy będą oglądać to zdjęcie gdzieś opublikowane, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy w jakiejkolwiek innej galerii, zazwyczaj widzą zwierzęta z perspektywy swojego wzroku, czyli stojąc albo nad nimi, albo pod nimi, albo oglądając je gdzieś w zoo, pod kątem. Generalnie kąt nie jest dobry. Starajmy się, i ja mówiłem o tym już wielokrotnie w tych filmach i będę to zawsze podkreślał, bo tak jak mówię, jest to bardzo prosta rzecz do wykonania, do, do poprawienia. Starajmy się fotografować zawsze z perspektywy wzroku ptaka. Nie dość, że dzięki temu wchodzimy bardziej w ten biotop, w którym on się porusza, wchodzimy troszeczkę patrząc na świat z poziomu tego ptaka czyli dokładnie w taki sposób, w jaki on obserwuje ten świat. Jest to perspektywa na tyle ciekawa, na tyle. Mało popularna dla osób, które na codziennie fotografują, że to zdjęcie z automatu robi się po prostu ciekawsze. Fotografując ludzi, ta zasada przecież obowiązuje od dawna. Bardzo rzadko fotografuje się z góry albo z dołu, nawet jeżeli robimy portrety. No chyba, że chcemy uzyskać konkretny efekt, konkretne założenie, tak? Osoby fotografowane od dołu. Zdają się wyglądać bardziej majestatycznie, bardziej postawnie. Osoby fotografowane z góry, no to tak, jakbyśmy patrzyli na kogoś z dołu. Ktoś jest mniejszy, bardziej zamknięty w sobie, bardziej skryty, słabszy. Więc ta sama zasada może mieć oczywiście zastosowanie w fotografii ptaków. Jeżeli sfotografujemy jakieś zwierzę od dołu, no to może się ono wydawać bardziej majestatyczne, bardziej, bardziej wyniosłe. Ale w większości przypadków. Najlepiej fotografować po prostu z poziomu wzroku tego ptaka. Ja Wam tutaj pokażę kilka przykładów e, zdjęć, które wyglądają no, nieatrakcyjnie, bo zostały sfotografowane po prostu czy z góry, czy z dołu. Oraz parę zdjęć, które zostały sfotografowane dosłownie z poziomu wzroku tego ptaka. Obiektyw musi znajdować się równolegle do jego wzroku. Nie chodzi o to, żeby obniżyć tylko aparat i, i tak strzelać pod kątem, tylko żeby fotografować po prostu na równi, równolegle do wzroku tego ptaka. I tak to wygląda. Przedstawiłem wam pięć elementów, które starałem się zniwelować, usunąć czy poprawić w swoich fotografiach na przestrzeni ostatnich kilku lat. Fotografowania, i widzę po swoich zdjęciach, że i tak nie zawsze się to udaje. Więc trzeba nad tym pracować, trzeba o tym pamiętać, trzeba po prostu wprowadzać w życie. Te wszystkie poprawki, a teraz jeżeli mamy je wypisane, ponumerowane od 1 do 5, wydaje mi się, że będzie je troszeczkę łatwiej zapamiętać w terenie, aż w końcu, tak jak powiedziałem już wcześniej, wejdzie nam to w krew na tyle, że nie będziemy po prostu myśleć o tym, co usunąć ze zdjęcia, co na nim zostawić, co poprawić, tylko będziemy mogli się skupić po prostu na fotografowaniu. W tym materiale to by było na tyle. Ja wybieram się teraz nad pewne jezioro, sfotografować trochę ptaków pływających. Wiem, że były tam świstuny, wiem, że były tam na pewno perkozy. Były też różeńce. Różeńca słyszałem, świstuna widziałem, gągoła też widziałem. O, jeszcze były. Zdjęcia perkozów mam już wykonane. Mam nadzieję, że uda mi się fotografować też te świstuny i różeńce, których jeszcze nie mam. A gągoły jak gągoły są bardzo skryte i nad gągołami nie wiem czy chce mi się jeszcze pracować, ale też spróbuję. W każdym razie w następnym odcinku zobaczycie pewnie nagrania właśnie z tego jeziora, z tego stawiku, na którym fotografowałem ptaki pływające. Na dzień dzisiejszy dziękuję Wam za wysłuchanie, za wytrwanie do końca. Jeżeli chcecie, zostawcie coś po sobie, jakiś komentarz, łapkę w górę, może suba, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Hej!